Cześć, witajcie na kanale Rizer. W kolejnym odcinku Ark Survival Evolved wracamy do serii na modach i dzisiaj zajmiemy się Kornuzaurusem, którego tutaj widzicie z tyłu. Jest to wymyślony gatunek, ten gatunek nie istniał. No i to wygląda jak taki dinozaur z rogami, na przykład jelenia. I zobaczymy dzisiaj sobie jego oswajanie, co on potrafi, bo o tym modzie za dużo nie jest napisane. Jeżeli chcecie sobie wyszukać ten mod, to będziecie mieli w opisie napisane, jak się nazywa, ale też wystarczy po prostu po nazwie tego dino oswajać. W następnych odcinkach chyba zacznę po prostu biegać tutaj po tej wyspie i szukać gatunków, które są gdzieś już tutaj z tego moda, którego ja nawet nie wiem, co to jest za mod, i chyba będziemy sobie tak oswajać. A zapraszam Was na oglądanie tego odcinka. Właśnie nie wiem też do końca, jak się go oswaja, więc będziemy tutaj sprawdzać. Myślę, że strzałkami spróbujemy, zobaczcie, jak on wygląda. Nie atakuje nas tego naszego Magnamara, więc możemy sobie na luzie do niego podchodzić. A czekajcie, atakuje mnie? Wcześniej mnie nie atakował, widzicie. Ale ma straszny ryk przerażający, to chyba z jakiegoś filmu wzięte, bo nie wiadomo, co się dzieje, jak on tak ryczy za bardzo. Musimy znaleźć sobie tutaj jakąś dogodniejszą... Co tu chodzi? To ja tak... To ja chyba. Jakąś dogodniejszą lokalizację. On tam się zablokował, to nawet w sumie... Dobrze. A czemu on się tak zablokował tutaj? Nie mogę teraz tak wylądować za bardzo, żeby... chyba się zbagował tutaj. Dziwne, bo on na tej mapie normalnie ma występować i on jest jakby przystosowany do tej mapy. Co trochę lipnie wyszło, ale może jak odejdę i wrócę, to zacznie działać. Coś tu uderzyłem skokiem moim. A może jak zejdę? Albo mamy po prostu łatwe oswajanko, słuchajcie, na to wychodzi. Kiedyś tak się oswajało, się wykorzystywało właśnie błędy na mapie. Tutaj mamy podobną opcję. Mało matur poród, piąty level jest dopiero, myślałem, że on będzie jakiś większy. Więc może poszukam sobie jakiegoś innego, wiecie, żeby chociaż była jakaś większa zabawa. Jest na 80 levelu. Wydaje się silny, bo załatwił teraz dwa z tego bardzo szybko. Także bym zaczął chętnie próbować go jakoś tutaj oswajać. Tylko nie wiem właśnie... Nie jest to taka najlepsza miejscówka. Możemy próbować po trochu. O, już na mnie rzuca. Dziwne, bo jak byłem na Magnarze, to tak mnie nie wykrywał. A jak zszedłem, to od razu jakby się rzucił na mnie. Tak jakby... On właśnie oślepia i nie mogłem się teraz ruszyć szybko. W prawym górnym rogu widzicie, co on tam mi zadaje. Teraz też jest taki bleeding damage dodatkowy jeszcze wchodzący. Także trzeba będzie uważać, żeby mnie nie oślepił, bo być może nie będę mógł się ruszyć. Także o, szybki jest w ogóle, muszę uważać. Będę musiał od razu szybko wsiadać na tego Magnara naszego. Dobra, coś innego mnie tu zaatakowało, to chyba były mrówki jakieś. O, widzicie to? Co to jest? Antrakosaurus. Nie wiem, co to jest. Czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe? Widzieliśmy to ostatnio. No, muszę go jakoś w jakieś lepsze miejsce dla siebie zwabić. O, tutaj może. Tutaj wygląda całkiem legitnie. Tylko, że tu są na dole te różne krokodyle. Ich jest tutaj już też kilka gatunków. Więc nie wiem, jak to się sprawdzi. Jakieś tu trzęsienie ziemi się zrobiło. Gdzie on jest? Tu mamy żabę. Jest tutaj? Mały nie jest, przecież nie mogłem go zgubić przez trzecie osoby, żeby... On chyba chodzi pod spodem, tylko... O, dobra, jest. Ten krokodyl go też atakuje, wszystko go atakuje, no także muszę uważać, żeby on nie zginął. Coś strzałki się nie chcą przeładowywać w normalny sposób, ale dobra, mamy już. Kilka nowych modów powstało, więc będzie trochę jeszcze odcinków na pewno. W oczekiwaniu na Genesis. O ty kurde, co jest?
Mało damage'a mi zadał, ale ten bleeding wchodzi. Jak on tutaj wlazł? A mogę być tutaj na górze? On jest jakiś ostro sprytny. Nie wiem, jak on tam wlazł. Chyba po tym. Po tym filarze skośnym. Dobra, jedziemy. W sensie się wszystko trzęsie, jakoś tak jakby chodził Bronto w ogóle obok, nie? Taki, ty gościu, ty masz tam z tyłu krokodyla, ty lepiej go zjedz. Patrz jak się obraca ten krokodyl fajnie, tak jak rozszarpują mięso. Może pomożemy mu trochę, żeby nie przeszkadzał nam. Zobaczmy jak tam tutaj... O, on ma 10 tysięcy torpora, więc trochę mi zajmie strzelanie do niego. Coś mi tu kąsa gryzie. Co to jest? Te mrówki to... Wiecie co? Mrówki są jednym z powodów, dla których przestałem grać tak na co dzień w tą grę. Naprawdę. Strasznie daleko polazł. No i co teraz ja mam zrobić? Naprawdę, mrówki po prostu... Te mrówki były tak beznadziejne, że tak mi się nie chciało grać przez nie. Totalna rezygnacja nastąpiła z mojej strony wtedy. Dobra, chyba będę mógł schodzić. Gdzie on teraz jest? Strasznie się kręci tutaj gdzieś po tej okolicy, a tu są dzikie wąsze. Tam jest teraz... Wszędzie łazi. O, tutaj może jakbym sobie stanął. Dobra. Chyba też nic nie było tutaj dookoła. Mogę polować. Jak na safari. Tam jest. Tylko, że właśnie go tak nie do końca widać. On tam chyba paracera klepie. Dobra, coś trafiony jest, więc przynajmniej wiem, że go zaagruję. Jak tam skończy, to powinien przyjść do mnie. O ile on tam nie zginie. Nie pamiętam, ile on życia miał. Znowu uciekł. Ale chyba przyjdzie. Czy nie? Nie, coś znalazł jakiś lepszy cel. No to trochę może zająć to bieganie za nim. A tutaj niebezpiecznie jest na tym. No i gdzie on jest? Strasznie jakoś łazi wszędzie dookoła. Jest bardzo szybki, więc ciężko jest nad nim... Nadążyć, dobra, tam jest. No i teraz może by mi się udało? Nie widzę go znowu. Chyba w lewo jakoś poszedł. Też muszę uważać tutaj, dobra, jest. Tylko, że znowu się z paracerem bije, żeby on tam nie zginął. Jak on sam z tym torporem, no spadł mu. Chyba wytrafiłem w coś innego. Tam są chyba dwa paracery się z nim biją. Ile on ma życia? Czekajcie. On ma 6k, także nie powinien zginąć. Tym bardziej, że je zabija. Strzałki mu nie zadają damage'a, tylko ewentualnie jakiś dino, z którym on się tam bije. Dobra, to ja do niego strzelam i wrócę do was, jak będziemy bliżej. O, tam coś nowego też jest. Ciężko idzie oswajanie, słuchajcie, bo tutaj jakiś czungus mi wyskoczył. Nie zdążyłem przeczytać, ale strasznie go zaczął klepać. Tam na szczęście go zdążyłem zabić. No i teraz muszę czekać, aż mu życie podskoczy z powrotem do góry. Trochę już rośnie, ale z kolei torpor mu spada. No nie wiem, chyba strzelę. Ciągle biega wszędzie dookoła, atakuje wszystko. Musiałbym tutaj naprawdę wcześniej wszystko wybić, żeby on stał w miejscu, bo idzie to dosyć opornie. Słuchajcie, mam duży problem, bo zleciał tam z góry, uciekając. Naraz jest w wodzie i nie wiem, co mam zrobić, bo on nawet z tej wody tak za bardzo nie wychodzi. A jeżeli ja go uśpię w wodzie, no to wiadomo, co się wtedy stanie. Czemu mi Magnara pokazuje, a nie jego? Na tym celowniku. No i spadł mu torpor, już miał ponad 8, ale dobra, nie jest tragicznie. On z tej wody nie wychodzi, nie wiem czemu w ogóle. No dobra, próbuję dalej, ale tu jest jakaś dziwna sytuacja. Słuchajcie, bardzo dziwna sytuacja, bo on ucieka, ale nie atakuje i po prostu ucieka jak najdalej ode mnie. I bardzo ciężko jest mi za nim nadążyć. Jeszcze strzelając, bo też się boję, że go coś tam zeżre. No,
muszę przeładowywać i to przeładowywanie nie działa jak się wchodzi. Znowu jest na dole gdzieś. Strasznie lata wszędzie dookoła. Całą mapę zaraz obejdzie mi się wydaje, żeby nie wyszedł tylko tam na te Corruption. No i spada mu już, miał 9,3 chyba nawet. I ciężko jest mi go trafić, bo on takie dziwnie kierunki zmienia. Coś trafiłem, ale wątpię, żeby jego. Tak, ten na mnie idzie, czyli jego trafiłem. I on w ogóle mnie nie atakuje. Ja do niego podchodzę w ten sposób i nic się nie dzieje, nie? 9,1, no i tak właśnie spadało znowu. Strasznie kręci się, naprawdę ciężko jest go wyhaczyć. W którym kierunku on pójdzie i szczególnie jak się strzela z takiego dystansu. Więc on ma inny mechanizm w ogóle, inne dinozaury to... No i nie przeładowało mi tego karabinu. Inne dinozaury uciekają, ale przychodzą za chwilę w twoim kierunku, tak żeby cię powiedzmy zeżreć, a ten kompletnie inaczej. I ciągle muszę za nim biegać, bo on no, muszę czekać aż w ścianę wejdzie i wtedy ewentualnie mogę, bo tak to jest bardzo ciężko. Się z nim męczę. No i mam nieprzeładowany znowu ten karabin, to jest tak źle działająca funkcja. Zaraz ja spadnę i wtedy w ogóle nic nie będzie. No już ma 8,8. Już go chyba mamy. Jeszcze mi się karabin zepsuł po drodze. Musiałem nowy wziąć. Nawet nie zauważyłem, że mi tutaj spada ten durability, ale jeszcze kilka strzałów i już będzie uśpiony. Trochę mało życia ma. Może być problem. Co tam jest? Trzeba uważać, żeby nic nie podchodziło. Dobra. Od razu wezmę sobie karabin w rękę. Na razie go tak zostawimy. Zabiję to, co tutaj jest. Co to jest? To jest Metri. Dobra, Metri to jest zwykły Metri. Nie żaden z moda, nic takiego. Dobra, i teraz pytanie, czy ja się w ogóle do niego dostanę, bo chyba może być z tym problem. Żeberka. Wszystkie żeberka zjedzone, widzę. Nie wiem, czy on je zjadł? Możliwe, że on je zjadł, jak nie miał. No dobra, trudno. Nie wiem, czy ja do niego mogę wejść. Może być problematycznie troszkę się tam do niego dostać. Tędy jakoś? Chyba jednak nie było dobre miejsce. On pewnie jeszcze, wydaje mi się, że może mu szybko torpor spadać. Zaraz będę musiał tu jakieś budować sieci, konstrukcje specjalne. Dobra, będę próbował. Udało mi się wleźć na niego tutaj tym magnarem, jakoś podrzuciłem się i na nim stoję. Dobra, no i za chwilę będzie już oswojony. No, powiem wam, że ciągle w grze jeszcze jest kilka takich rzeczy niedopracowanych. Liczę na jakiś właśnie wyjście ARK 2.0, zobaczymy jak ten Genesis będzie. Dobra, mamy Kronozaurusa. I teraz sobie go będziemy testować. Wysoki level, siodło już mamy dla niego, cyk. Czy ja tutaj... Dobra, może gdzieś tutaj będziemy. Tu wezmę od razu ze sobą Magnara. Ten Magnar też widzicie, zbugowany już jest. Ładuję go czy nie? Dobra, schowany. Miałeś coś? Tutaj coś miał i weźmiemy sobie tego Primita. Tyle starczy. No i zobaczymy, czy chociaż warto było, tylko że on, widzicie, spadł tutaj strasznie nisko. Więc musimy poszukać sobie przeciwników, tam jest woda, więc nie idziemy. Zadaje też damage, jak chodzi po prostu. Wyłączymy sobie tego Spyglassa. Zacznijmy może, dobra, zobaczmy co on ma. Lewy przycisk myszy, sobie tak zrobimy. No to po prostu gryziemy. W ogóle on oczu chyba nie ma, co? Może dlatego oślepia, że sam nie ma. Ryk mu fajny zrobili. Ctrl. R. X. No to chyba ma tylko te dwie rzeczy, ale zobaczmy jego siłę, bo może to się jakoś tam zmienia. Może jak chodzi, to też ma coś specjalnego.
takie karno. Ten nowy. Na pewno zadaje bleeding, na pewno zadaje taki efekt krwawienia, jak gryzie, bo to na nas było już testowane. Kurczę, no ale nie ma tutaj nic takiego. No i to oślepienie, bo o tym rykiem to oślepiamy wszystkie dinozaury i zobaczcie, one teraz chodzą bardzo wolno. Na tym właśnie polega to oślepienie. Że są bardzo spowolnione. Jakbyś tak... Dobra, no zabił, ale piąty poziom na 3 razy, 2. Dziesiąty na 2. To jest zależnie, jakie dinozaury są. To mamy T-Rexa, zaraz zobaczymy. Zobaczymy, czy uśpimy tego T-Rexa, ale fajnie wygląda taki dinozaur. To sobie fajnie wymyślił. Nie wiem tylko, czemu oczu nie ma. Dlaczego tak został stworzony, żeby właśnie nie było tych oczu. Chyba, że są, tylko takie czarne. Może też tak być. On ryczy, to ja ryczę. Zobaczmy, czy on też będzie spowolniony. Bo jest, nie? Widzicie? Takie ruchy jakby wolniejsze. Nie mogę teraz ryknąć. Chyba mamy jakieś ograniczone czasowo. Przejdę i jeszcze raz. No nie mogę, czekajcie. Chyba musi się jakoś naładować, bo staminę ma. No i zobaczmy, czy ten T-Rex wolniejszy będzie. No T-Rex nie jest, czyli nie działa na niego. W ogóle on jest chyba takiej samej wielkości, co ten T-Rex. Tak mi się wydaje. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. To jest Cornosaurus. Możecie sobie w ten sposób też wyszukać moda albo poszukać nazwy w opisie tego odcinka. Zapraszam Was też na inne odcinki i na inne serie na kanale Rizer. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania. Dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć.